Pamiętacie Krzysztofa Janowskiego, wywiady z Krzyśkiem linkuję na górze ekranu, to pamiętacie, że z Krzysztofem zaplanowaliśmy coś specjalnego w Cieleśnicy. No i to właśnie się odbyło i odbyło się na tyle ciekawie, intrygująco, że postanowiliśmy się spotkać we wspaniałej czwórce, która w tym czasie w Cieleśnicy była i troszkę sobie pogadać o tym, czego doświadczyliśmy, czego się spodziewaliśmy, a co się wydarzyło realnie. No i jak to z perspektywy czasu też, bo mija mniej więcej drugi miesiąc. Jak to z perspektywy czasu wygląda? W studiu moim szalonym oczywiście Krzysztof Janowski. Witaj, Krzysztof. Cześć, witamy wszystkich. Ale to, że Krzysztof będzie, jest oczywiste, bo w końcu był twarzą tego wydarzenia, ale poza tym, słuchajcie, mamy tutaj Pawła Tkacza i Marcina Panaka. Słuchajcie, zapatrzyłem się i chciałem powiedzieć Pawła Panaka. Cześć Marcin i cześć Paweł. Cześć, cześć, witajcie. Jak wiecie, Good Way Business to taki koncept, który powstał z połączenia tego, co robi Krzysztof pod marką Good Way, Good Way Life Discovery i tego, co w towarzystwach bardzo często robimy, czy to jako Miracles of Capital, czy to w innych formach, czyli rzeczy bardziej biznesowe. No i od tych tematów Krzysztofa, które były kręgosłupem, chciałem zacząć. Krzysztof, gdybyś mógł w dwóch słowach powiedzieć, czego się spodziewałeś po tym wydarzeniu i jak rzeczywistość sprostała lub nie sprostała twoim wyobrażeniom, to od tego byśmy zaczęli. No a potem pewnie się przejrzymy w oczach Pawła i Marcina. Tak, witam wszystkich. W ogóle dziękuję, że udało się to zorganizować, to spotkanie, tak żeby się podzielić tym swoim wrażeniem. Tak? Ja szczerze powiedziawszy, tak wiele wydarzeń zrobiłem, ale nie wpadłem jeszcze na pomysł, żeby się podzielić jakby na takim nagraniu. Także dzięki w ogóle Maciej za tą inspirację. Ja może zacznę od miejsca. W ogóle miejsce zszokowało mnie na początku, w ogóle fantastyczne miejsce na takie wydarzenia, żeby się móc zatrzymać, żeby po prostu ten czas tak jakby ulokować na taki swój, na spojrzenie na swoje życie, na taki swój rozwój. Więc miejsce jest po prostu przefantastyczne na takie wydarzenia i kameralna grupa, co było drugim jakby moim jakby pięknym takim zaskoczeniem, bo grupa była kameralna, dosłownie te osoby, które są tutaj na żywo, to jest najbardziej kameralne spotkanie, jakie można było poprowadzić w ogóle w dwóch tak jakby zbliżonych też do siebie tematach, czyli ten rozwój wewnętrzny, rozwój taki przekształcający swoje życie, ale dodatkowo też narzędzia biznesowe, którymi dzielił się Maciej i te narzędzia networkingowe. Więc dla mnie było naprawdę bomba spotkanie, bo ja dużo wyciągnąłem z tego, gdzie przeważnie to uczestnicy najwięcej jakby korzystają z wydarzeń, wiadomo, na które przyjeżdżają też, natomiast ja szczerze powiedziawszy bardzo dużo wyciągnąłem, chyba z uwagi na te atrakcje, które były też, między innymi gdzie Paweł grał na fortepianie w przerwach i sprawiało to wrażenie w ogóle takiego kameralnego miejsca, po prostu zarezerwowanego tylko dla nas, tylko na to wydarzenie. Po prostu moje oczekiwania przerosło o wiele. Takie jest moje zdanie. Dzięki Krzysztof. Przejrzyjmy się w takim razie w oczach Marcina alfabetycznie. Marcin, z jakimi wyobrażeniami jechałeś i co na miejscu zastałeś i jak to się pokryło z wyobrażeniami? Znaczy tak, na pewno miejsce to fajne, takie klimatyczne, takie skłaniające do refleksji, więc bardzo fajna atmosfera też. Fajnie, że było, to też sprzyja jakby takiemu odczuciu się na innych uczestników. Więc ja byłem bardzo zaciekawiony, co Krzysiek, że tak powiem, może powiedzieć, co może, w czym może mi pomóc. Myślę, że
to dla mnie co najciekawsze, co bym wyniósł z jego szkolenia, to wartości, o których się tam dowiedziałem. Znaczy one, te wartości są, one w życiu jakby każdego człowieka gdzieś krążą. Wiemy, że są, ale może sobie naprawdę nie uświadamiamy, że są, na których powinniśmy się skupić, co dla nas jest tak naprawdę ważne. I też takie dla mnie było może nie odkrywcze, ale powiedzmy też dające jakby do myślenia, że jakby wszystkie szkolenia inne są skupione na mnie, czyli ja jestem jakby najgłówniejszy. Tutaj jednak jest to otwarcie na ku czemuś albo ku komuś, więc to też było dla mnie takie fajne. Mhm. Tak, tutaj słuchajcie, żebyście wiedzieli, co my tu mamy na myśli, mówiąc o wartościach, bo to być może tak enigmatycznie brzmi, ja tylko się pochwalę, że dostaliśmy od Krzysztofa taki materiał. Nie mogę wam go otworzyć niestety, bo raz, że copyrighty, a dwa, tam ich jest bardzo dużo, moich notatek, bo tam jest, słuchajcie, wiele ćwiczeń, które wykonywaliśmy wspólnie w trakcie, i to, co Marcin mówił o wartościach, to właśnie odkrywaliśmy, które wartości są nam najbliższe, ergo z tego brało się, wywodziliśmy to, co powinniśmy robić, a czego nie powinniśmy robić, w którym kierunku powinniśmy alokować energię, a w którym nie. Mam nadzieję, Krzysztof, że w dużym skrócie jakoś oddałem istotę bez uszczerbku dla idei. Tak, no jakby mówiąc tutaj o wartościach, czyli pod tym słowem w ogóle wartości, kryją się te fenomeny jakby specyficznie ludzkie, które my tak jakby określamy je słowem wartości, ale generalnie w tych fenomenach, w tych wartościach tkwi taka najmocniejsza motywacja człowieka, czyli taka motywacja ku życiu, ku sensowi, ku realizacji, takiej jakby w języku angielskim się nazywa legacy, czyli takiej też spuściznie swojego życia, czyli tego jakby wykorzystania potencjału tego, który mamy z przeszłości w maksymalny sposób do realizacji tego, co dzisiaj możemy zrobić najlepszego. Jakby te wartości powodują, odkrywanie tych wartości powoduje właśnie to zbliżenie się do tego najlepszego punktu realizacji, który mogę być teraz, co mogę najlepszego zrobić w swojej firmie, w swoim życiu, w swojej relacji, co zauważyć właśnie, więc tutaj jakby pod tym słowem kryją się te zawartości tego. Mhm. Tak, i to słuchajcie, odkrywaliśmy wspólnie. No i pytanie do Pawła Tkacza. Pawle, co z kolei dla ciebie? Jakie były twoje wyobrażenia? No i jaka okazała się rzeczywistość? Jasne. No ja pojechałem do Cieleśnicy. W ogóle podjąłem decyzję o wyjeździe tak 2 czy 3 dni przed wydarzeniem. Tak trochę przyciśnięty, można powiedzieć, przytłoczony rzeczywistością, przytłoczony trochę już wieloma projektami, przytłoczony różnymi rzeczami, które się dzieją, które przez ten rok też się wydarzyły. No i poczułem taki, jak dostałem mailing, który wysłaliście, zapowiadający, czy się spodziewać, czyli albo jeżeli każdy widzi jakieś takie symptomy właśnie, powiedzmy, zbliżone do jakiegoś takiego emocjonalnego, psychicznego dołka, coś, ale jakaś taka miła mini depresja albo takie stany, no, trudne po prostu, które okazuje się, że bardzo duża część społeczeństwa po prostu przechodzi. Bardzo duża część społeczeństwa jest przebodźcowana, jest
przeszkolona za dużo, no, czy dużo jesteśmy, można powiedzieć, przedsiębiorcami, jakby żyjemy, tworzymy, wytwarzamy, ale również korzystamy z tych różnych szkoleń. To, co Marcin wspomniał, że pierwsza taka, takie uświadomienie sobie, że przecież po tych szkoleniach bardzo często wraca się oczywiście naładowanym, ale ponieważ nie ma tam takiej wyższej wartości, tam nie ma czegoś w tych szkoleniach skierowanego właśnie tak bardziej na drugą osobę, tylko tak jakby dla mnie, ja mam tylko z tego czerpać, później korzystać. To są takie trochę te wartości, które Krzysztof tutaj przedstawiał, były dużo właśnie szersze, dużo bogatsze. Też można było sobie uzmysłowić, że wiele pieniędzy wydanych na wiele różnych eventów, wiele różnych szkoleń, konferencji. No ale później właśnie bardzo szybko to w nas zanika, bardzo szybko wracamy do starych nawyków. No, jeżeli... Dla mnie też by uzupełnić, dla mnie też, bo rzeczywiście się wywiązała, słuchajcie, ci, którzy nie byli, myślę, że nie popełnię niedyskrecji, bo wprawdzie obowiązuje zasada, co się wydarzyło w cieleśnicy, zostaje w cieleśnicy, ale w pewnym momencie sobie rozmawialiśmy właśnie o, nazwijmy to, polskim rynku rozwoju osobistego, nawet nie tylko polskim, bo jak pamiętacie z rozmowy z Krzysztofem, wydał dobrych kilkaset tysięcy na szkolenia z całego świata. I do bardzo fajnej konkluzji doszliśmy, że bardzo często nieskuteczność długofalowa tego kierunku polega na tym, że niestety on polega na naśladowaniu guru, nie? Nie na odkrywaniu siebie samego, nie na odkrywaniu swojej unikalności i rozwijaniu jej, a na udolnym albo nieudolnym naśladowaniu kogoś, kto ma pewną łatwość wchodzenia w buty guru. No i to jest najczęściej jednak skazane na porażkę. Dobrze, tak, mówię, dokładnie. Paweł? Bardzo dobrze, więc to jest coś, co też sobie mieliśmy w tych nadzwyczajnych okolicznościach, warunkach magicznych cieleśnicy uświadomić, przypomnieć, jakby zorientować się, że faktycznie te szkolenia są po to robione, żeby głównie naśladować kogoś, a to nie są nasze często wartości, to nie są nasze właśnie fenomeny, o których wspomniał Krzysztof. To nie jest, to naśladowanie nie jest dobrym kierunkiem, to naśladowanie nie jest dobrą drogą. My musimy znaleźć własną i tutaj przejdę do czegoś, co było też dla mnie i bardzo ważne, uświadomienie sobie tego, że to wszystko, co nam się wydarzyło, to wszystko, co od dziecka, odkąd pamiętamy do chwili obecnej przeżyliśmy, te wszystkie nasze i sukcesy, ale również porażki, to są rzeczy, które są naszymi zasobami. I to słowo zasoby, zasób tego, że coś przykrego przeżyliśmy w swoim życiu, mieliśmy jakieś doświadczenie, nieudany biznes, nieudaną inwestycję, nieudane relacje, coś takiego. To nie jest coś, co nas ocenia albo stawia na, że jesteśmy nie dobrzy, źli albo coś takiego. To jest nasz zasób do tego, żebyśmy no właśnie już od teraz lepiej tym pokierowali. Tak? To jest coś, co jest bezcenne. Mamy to, co właśnie teraz możemy użyć. Jeżeli ktoś się skupia na tym, co nie wyszło i będzie jakby w tym tkwił i nie zauważy, że to jest właśnie twój zasób. Tak? Możesz użyć tego i teraz już nie popełnić błędu i teraz odwrócić to właśnie, żeby to na twoją korzyść, to doświadczenie, czy dobre, czy złe, jakby grało, tak? Żeby to była, żeby tego nie skreślać, tylko właśnie się na tym opierać, ale też szukać tych swoich wartości, bo tam prawdopodobnie to, co już przeżyłeś, to też to kierunkuje na to, czy co jest właśnie twoją główną wartością, tak? W którym ty kierunku masz iść. Nie w danym szkoleniu, nie w jakimś, które przerabiamy, chociaż to są czasami narzędzia takie biznesowe potrzebne, ale my musimy znaleźć tutaj własny
kierunek, właśnie korzystając z tych naszych zasobów, z tego całego życia, które mamy za sobą. Tak. Ja może świetnie to dokładnie tak powiedziałeś o tym właśnie zasobie z przyszłości, bo ja jakby to jest taki generalnie, nawet jeżeli spotykamy się tak na krótko, bo dla mnie to jest takie jakby no, spotkanie krótkie, trzydniowe, chociaż ono było długie, ale jest krótkie, ale najważniejszym właśnie zawsze dla mnie tematem jest, żeby przekazać to słowo zasób. To jest, że właśnie ta nasza historia za każdym razem rośnie jako zasób, czyli my żyjąc popełniamy różne błędy, odnosimy sukcesy, błędy, sukcesy i tak dalej i to jest ten zasób tak zarówno w biznesie, jak i w relacjach osobistych, który wzrasta. Ale co jest ciekawe jeszcze, żeby też tak pokazać takim obrazem, jaka jest różnica, bo tak weszliśmy na rozwój i rozmawiamy o rozwoju i kiedy ja byłem w pułapce właśnie tego rozwoju osobistego, to był tak zwany rozwój taki transgresyjny, czyli on jakby nie robił przełomu pewnego w życiu, tylko ulepszał jakąś umiejętność. To jest ten rozwój możemy porównać do, nie wiem, jeżeli idziemy na siłownię i trener nam pomaga ćwiczyć, więc podnosimy na początku 50 kg, później 51, 52, 55, 57 i tak dalej, czyli coraz więcej. Natomiast jeszcze dzisiaj akurat z żoną rozmawiałem o takim przykładzie też, jak popatrzymy na pierwsze telefony komórkowe i przypomnimy sobie, nie wiem, Nokia 3210, później była Nokia 3310, jakaś tam następna 6310, 82 coś tam i tak dalej. I one generalnie zmieniały się kształtem, zmieniały się jakby wielkością, jakieś tam minimalne funkcje. I to był, możemy to porównać, że to jest rozwój transgresyjny. I nagle pojawia się Steve Jobs i prezentuje telefon, który zupełnie jakby inaczej wygląda. Zupełnie jest czymś innym. Czyli robi tak zwany przełom i tak zwaną autotranscendencję, czyli w pewien sposób przenosi komunikację na inny poziom. I dalej w tym następuje znowu transgresyjny rozwój, czyli w ogóle iPhone 4, iPhone 5 i tak dalej, jeden aparat, dwa aparaty, z przodu kamera, z tyłu, zaraz będzie, nie wiem, 50 kamer w aparacie, jakiś tam po prostu ktoś wymyśli, ale to są już takie tylko ulepszanie tego. I teraz ten przełom, czyli to autotranscendencyjny rozwój, który u siebie możemy dokonać, to jest ten, który nas wznosi na ten kolejny poziom i on dzieje się właśnie, kiedy uruchamiamy te fenomeny, czyli te wartości ludzkie, to powoduje taki gigantyczny skok jakby dojrzewania w życiu, taki gigantyczny przeskok spojrzenia na to, na swoje życie, na każdy poszczególny wycinek, który możemy widzieć. To jest tak jakby, ja wiem, że mnie się to opisuje, wiadomo w jaki sposób lepiej, dlatego że przebywam z osobami na co dzień, które to przeżywają i natomiast tak jak to Paweł właśnie powiedział, zaczyna się to od takich małych uświadomień, takich kroków, które stają się po prostu zasobem. Dokładnie tak. Dzięki, Krzysztof. Tutaj i Marcin, i Paweł, i Krzysztof też mówili o okolicznościach przyrody cieleśnickich. Krzysztof, pamiętam, przez te 3 dni co najmniej z 5 razy powtórzyłeś przy różnych okolicznościach, ale to jest idealne miejsce dla cieleśnica. Ale rzeczywiście tak jest, naprawdę. Tak, i słuchajcie, mamy dosłownie 30-sekundowy spocik o cieleśnicy. Myślę, że to jest idealny pomysł, żeby go puścić. Tak, i potem tak. Przejdziemy do drugiej części naszej rozmowy, bo Good Way Business składał się z 2 komponentów, tego związanego z sensem i tego związanego z biznesem. By się powiedzieć, skoro mamy już Krzysztofa na głównym ekranie, to Krzysztof, powiedz, jakie miałeś właśnie wyobrażenie i oczekiwania odnośnie tego wkładu ode mnie w warsztaty, a jak to się zderzyło z rzeczywistością?
No dla mnie wiedza genialna. To znaczy ja jakby nigdy nie myślałem o, przynajmniej w tym momencie, nie myślałem o skalowaniu mojego biznesu, można powiedzieć do spotkania w cieleśnicy. Tak? Nie brałem tego pod uwagę, dlatego że nie wyobrażałem sobie jeszcze wtedy, jak można skalować w zasadzie to, co robię, gdzie ja muszę być tam w tych miejscach z osobami bezpośrednio. Natomiast tutaj ta wiedza, którą dzieliłeś się właśnie, która od jakby samego źródła gdzieś skalowania biznesu, czyli te kraje, że tak powiem, Dalekiego Wschodu, no to tutaj powiem szczerze, że pojawił się we mnie pomysł na to, że rzeczywiście nawet w tak skomplikowanym temacie jak mój można to robić, czyli zwiększać wartość firmy, zwiększać jakby zasięg, budować jakby taką skalę międzynarodową, patrzeć skalowalnie. I powiem szczerze, że wyłączyłem całkowicie gdziekolwiek oglądanie polskich dzienników po polsku i tak dalej. Poszedłem w ten ślad, żeby jakby myśleć o skalowaniu. Teraz oglądam wszystko po angielsku, żeby nie tracić czasu, tylko żeby uczyć się przy okazji też angielskiego. Jeżeli trenować, no bo znam angielski, ale chodzi o jakby trenowanie ciągłe, więc tak, oczywiście. Rzeczywiście to skalowanie, czyli myślenie taką perspektywą inną spojrzenia na biznes, że można pewne mechanizmy zastosować, które po prostu usprawniają naszą pracę, czy pokazują pewien skrót do zwiększenia kapitału w firmie, do zwiększenia firmy, do zwiększenia biznesu, do skalowania i tak dalej. Więc ja myślę, że to jest wiedza po prostu genialna. I jakby myślę, że każdy przedsiębiorca, już nawet jeżeli nie chce nic odkrywać, w sobie już wszystko odkrył na przykład, to powinien z tej wiedzy skorzystać. Na pewno. Super, dzięki wielkie, tym bardziej jest to dla mnie cenne, że jak pamiętacie, Krzysztof pracuje z ludźmi, którzy sporo osiągnęli, więc zaskoczyć Krzysztofa w te klocki nie jest łatwo. Nie jest też łatwo zaskoczyć Marcina Panaka, bo Marcin też jest wyjadaczem teorii ograniczeń i wielu, wielu innych rzeczy. Jest to, mimo że działa w bardzo wąskiej niszy, można by powiedzieć, i jest to przedsiębiorca bardzo świadomy. Marcin, jakie ty miałeś wyobrażenia i jak to się z rzeczywistością zetknęło i porównało? Wiesz co, nie słyszymy cię, a przynajmniej ja nie słyszę Marcina. Nie słychać. Ja też nie słyszymy. To Marcin, proponuję... Marcin naprawi dźwięk, a Paweł niech powie. Ja, Marcin, spróbuję Pawła o to samo spytać. Pawle, ty też się sporo szkolisz, więc ty może powiedz, a Marcin w międzyczasie sprawi, że systemy informatyczne zaczną być nam posłuszne. Zaczną działać. No, dla mnie oczywiście część biznesowa też zaskakująca. Fajnie, że w ogóle w takim jest to połączeniu i też w takiej proporcji, że to szkolenie ma Krzysztofa takie powiedzmy 70%, 30% już tutaj tak czasu przeznaczone. My tak mieliśmy, nie wiem jak będzie w kolejnych edycjach, ale mi to bardzo odpowiadało, że to było... tutaj bardzo takie delikatne, miękkie rzeczy, takie indywidualne, takie osobiste u Krzysztofa, ale z drugiej strony no jednak nie da się wyłączyć części tej biznesowej, nie da się wyłączyć pieniędzy w naszym życiu i tak dalej, musi to wszystko współgrać, ale na podstawie właśnie wcześniej wspomnianych fenomenów i wartości, korzystając z zasobów, to dla mnie na przykład w biznesowej części uświadomienie sobie, że czasami tutaj spotykamy, czytamy o naszych polskich różnych
przedsiębiorcach, myślimy, jaki tam jest ktoś de beście, jaki ktoś tam, jaką skalę osiągnął i tak dalej. Ale my mamy tak naprawdę dopiero 30 lat wolnego rynku. Tu jeszcze nie mamy jakichś prawdziwych takich turów tych biznesów. Mimo że oczywiście są ludzie, którzy osiągnęli sporo, ale otwierając głowę na właśnie takich naprawdę rynki, które już od 100-150 lat mają tą gospodarkę, tam tworzą, tam się dzieją inne mechanizmy, tam ich głowy nie są nastawione na tanio kup i drogo sprzedaj, po drodze coś tam podpicuj i to, bo jak 30 lat można powiedzieć każdego prostego biznesu tutaj w Polsce, tylko to już jest inny level. Takie uświadomienie sobie, że kurczę, no faktycznie musimy korzystać, szukać tych inspiracji w tych rozwiniętych rynkach, tam gdzie usługi czy produkty są naprawdę na innym poziomie, ale one nie są z przypadku na innym poziomie. Tam jest inne już doświadczenie. Myślę, że to jest taki główny, pierwsza myśl, natomiast później wiele różnych twoich przykładów, które podawałeś, na właśnie albo skalowanie biznesu, albo na poukładanie, nawet na formę udziałów, jak zmieniają się w ogóle proporcje biznesu. To nie znaczy, że musimy mieć 100%, ale czasami oddając 5-10%, jak dużo można zyskać, to jest na takie... Każdy człowiek jakby sam niekoniecznie doszedłby do tych wniosków, tak? Bo to właśnie to już jest wiedza ze wschodu, tak? Bo to opieraliśmy się tutaj o szkolenia pana Łąga, no ale chodzi o to, że to jest niesamowita wiedza, taka jakby to powiedzieć, przełomowa. Wiele tutaj różnych rzeczy, różnych biznesów się robiło, a to w ogóle to jest takie, to nawet nie przedszkole, tylko to taki żłobek do tego prawdziwego biznesu, gdzie my naprawdę, myślę, że jako Polacy to mamy niesamowity potencjał, mamy niesamowite jakby zasoby, właśnie tutaj też są zasoby, żeby naprawdę na miarę światowe te firmy tworzyć i te wartości przede wszystkim w tych firmach jakby zawierać i przekazywać dalej klientom. Tak, wielkie mi dzięki. Paweł, podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałeś, szczególnie z tym żłobkiem i tym, że te ostatnie 30 lat to naprawdę niedługi czas. W międzyczasie Marcin Panak wyszedł i wszedł. Być może to świadczy o tym, że głos będzie na łączach. Marcinie, słyszymy się? Słychać? O, słychać idealnie. No to opowiadaj. Znaczy tak, ja po prostu po tym mikro szkolonku wiem, jak się buduje tak zwane unikorny. Gdzie wcześniej miałem, wydaje mi się, że miałem inne wyobrażenie, jak to się dzieje, więc tutaj takie odkrycie. Też na pewno bardzo fajne, takie zbijające taki stereotyp rozwadniania akcji w firmach, które też fajnie jest wytłumaczone, jakby pokazujące, o co tak naprawdę chodzi. Też bardzo fajny przykład z udziałami w firmie, jak można tak naprawdę zbudować jedną dużą firmę z wielu małych firm i kooperować, tak naprawdę być dużo większym, lepszym graczem na rynku i dużo więcej osiągnąć, wyciągnąć, lepiej współdziałać. To też było bardzo fajne i też najfajniejszy przykład, sprzedaż zdechłego osła, więc czasami też można go tak naprawdę zastosować do wielu różnych rzeczy i tak naprawdę też taki otwierający umysł, że mamy dużo takich sytuacji w życiu, w biznesie, że mamy zdechłego osła i tak naprawdę nie wiemy, co z nim zrobić, a wyjść jest naprawdę dużo i można naprawdę fajnie sobie poradzić, jakby odwołując się do tego case'u ze zdechłym osłem, więc
też jest bardzo fajne. Myślę, że by było dużo więcej, gdybyśmy mieli więcej czasu, to by było więcej przykładów, które Maciek tam nam podawał. I myślę, że naprawdę można było swój biznes usprawnić dużo, dużo bardziej, tak? Jakby zbudować go w pewnym sensie na nowo, tak? Bo jesteśmy w Polsce uczeni przedsiębiorczości, albo jesteśmy jej nieuczeni. Tak naprawdę do pewnych celów można dojść dużo szybciej niż my robimy tak zwaną swoją metodą, tak? Czyli nie wiem, zazwyczaj jeden właściciel, który zarządza wszystkim, decyduje o wszystkim i tak naprawdę cały czas przez 20 lat kręci się w miejscu, nie osiągając niczego znaczącego. Mm-hmm. Nazwijmy to metodą gospodarczą. Paweł, przy takim ośle chciałeś coś uzupełnić, ja tylko powiem, co Marcin miał na myśli, mówiąc o zdechłym ośle, to taki przykład, taka opowieść ucząca paru rzeczy co najmniej, ale właśnie jej sednem, jednym z kilku sedn jest sedno takie, że nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wydaje ci się, że twoje największe aktywo właśnie padło, przestało istnieć, przestało być, wcale masz rację, jeżeli tak uważasz i taką interpretację przyjmiesz i według niej zaczniesz działać. Ale co jeżeli nie przyjmiesz takiej interpretacji? Być może to brzmi, wiecie, magicznie, ale no, nie będziemy wam tu spoilerować. Ale co jeżeli przyjmiesz inną interpretację i masz wtedy szereg innych scenariuszy, które w zasadzie mogą sprawić, że na tym przysłowiowym zdechłym ośle i tak zarobisz, i tak będziesz zadowolony, ale wszystko zaczyna się w twojej głowie. Paweł, rwałeś się do głosu z uzupełnieniem. Tak, ale to dokładnie to chciałem powiedzieć, że to jakby no, w sytuacji teoretycznej bez wyjścia albo tam w sytuacji naprawdę takiej katastrofy kraju. Można to odwrócić w dosyć prosty sposób i się okazuje, że to można odwrócić w sukces i to wszystko jest w głowie. Zależy, jakie ma czy tam nastawienie, czy mechanizmy, albo właśnie może też jakie te różne wartości, ale tu bardziej chodzi o to, że z sytuacji bez wyjścia, takiej beznadziejnej, można odwrócić totalnie o 180 stopni. Dokładnie tak. Krzysztof? Okay. Ja chciałem też tak dopytać właśnie z waszego punktu widzenia, w zasadzie to, bo każdy z was też tutaj no, spotkał się jakby z Goodway i z tą technologią właśnie, z odkryciem, to swoimi słowami jakbyście powiedzieli właśnie, dla kogo z waszego punktu widzenia byłoby to przydatne, czy kto, na jakim etapie w życiu może być, z czym się borykać i dzięki tej technologii może odnaleźć rozwiązanie, czy wyjść z jakiejś pewnej pułapki. Z waszego punktu widzenia, to jak byście tutaj w to? Marcin, może? Znaczy ja sobie myślę, że technologię Google powinni już w szkołach podstawowych propagować i znaczy dzieci już powinni dać, że tak powiem się manować. Mocno Marcin zaczęło przesterować, ale myślę, że to, że technologię Goodway powinni uczyć w szkołach, to jest esencja, jak gdyby istota. Paweł? Tak, no dokładnie. To jest na pewno taka zasada, że im wcześniej, wiadomo, że tym lepiej. Tylko wydaje mi się, że znowu temat jest też taki, że no musimy odpowiednio trochę dojrzeć, czyli też tej drogi musimy mieć i najczęściej wtedy człowiek ma tą chwilę zastanowienia, ma tą chwilę taką właśnie może jakiegoś spadku energii, motywacji, tych rzeczy i wtedy trafia na tą, dużo łatwiej na tą drogę czy na tą koncepcję. Dużo szybciej ją zrozumie.
Myślę sobie, że byłoby to planem idealnym i oczywiście marzeniem pewnie naszej całej czwórki, nie tylko, żeby było to jak na, albo żeby były pewne elementy, aspekty i żeby w ogóle szkoła była kompletnie inaczej pewnie zbudowana, żeby mogła takie wartości tutaj przekazywać i jakby zarażać tym, bo no, zaoszczędziliby sobie ludzie bardzo dużo. To by były najważniejsze w tej podstawówce, bo można by było tylko z tym wyjść już naprawdę... Później, gdyby to stosował każdy młody człowiek, byłby inaczej by sobie to życie układał, byłby dużo bardziej, mielibyśmy szczęśliwsze społeczeństwo. No co jest, wiadomo, trudne i raczej niemożliwe, ale im szybciej, tym lepiej, byłoby wspaniale mieć to na wczesnej edukacji albo gdzieś zawsze chociażby taką, chociaż jakby takie światełko, jakieś małą namiastkę tego, tak? Jakieś fundamenty. Tak, żeby każdy wiedział, że w ogóle takie coś jest. Wielu ludzi nie wie, tam, co, że jest taki kierunek, tak, że w ogóle możemy to inaczej myśleć. Nie musimy się tylko ścigać, nie musimy tylko jakby w swoją stronę wszystkiego próbować załatwiać, tylko my mamy być tutaj debeściakami, tylko my mamy tu być tymi najlepszymi, najsilniejszymi. Bo chodzi o to, żeby właśnie wyjść do drugiego człowieka i wtedy tam znajdziemy dużo więcej szczęścia i tej pozytywnej energii, tego, o co w życiu tak naprawdę chodzi. Ale to jest, to jest skomplikowane, czasami trzeba się niestety tu sparzyć, gdzieś tam zawieść, musi coś nie wyjść i tak dalej, albo nawet ktoś osiągnie, albo czasami trzeba osiągnąć sukces, żeby później sobie uświadomić, kurde, no tak, ale to dalej mi coś tutaj brakuje i dopiero wtedy człowiek zaczyna szukać i się okazuje, że te najważniejsze rzeczy są czasami diametralnie gdzie indziej, a czasami tuż obok, ale to nie jest to, o czym myśleliśmy na początku. No skomplikowane. Szczęśliwsze i mniej egoistyczne. O tak. Tak, szczęście mniej egoistyczne i ja też się podpisuję, słuchajcie, obiema rękami pod tym, że powinni tego uczyć w szkołach i to na samym początku. Zanim się, słuchajcie, pożegnamy, bo już nasi widzowie są z nami 37 minut swoją drogą. Jeżeli wam się podoba, dajcie łapki w górę i napiszcie w komentarzu, może to, o czym opowiadamy, wiąże się z jakimiś waszymi pytaniami, waszymi potrzebami. Ja mam ostatnie pytanie do panów. Naszych pięknych misiaczków. Panowie, powiedzcie, wiemy z jakimi oczekiwaniami jechaliście, wiemy jak to wytrzymało zderzenie z rzeczywistością. Opowiedzmy teraz pokrótce w dwóch słowach z perspektywy końca roku, z perspektywy prawie dwóch miesięcy, odkąd się pożegnaliśmy, wyjeżdżając z urokliwej Cieleśnicy. Z jakim, nie wiem, mindsetem, nastawieniem nowym, zmianą. Co nowego się pojawiło w waszym życiu? Ja gdybym miał w dwóch słowach powiedzieć, to muszę powiedzieć, że z Cieleśnicy wróciłem na skrzydłach i ciągle nimi trzepoczę. Więc ja posłużyłbym się, bym się taką metaforą. Zacznijmy może od Pawła. Ja na pewno dostałem duże uświadomienie wielu rzeczy i również tego, że to jest proces. I tak jak po wielu tych innych szkoleniach bardzo szybko opadała czy właśnie taka właśnie świadomość, czy taka nowa wiedza i takie nowe te zapalenie, to tutaj ono właściwie od Cieleśnicy z każdym dniem, tygodniem właśnie ono coraz więcej tutaj odkrywa. To jest proces, który nie ma się co oszukiwać, jest tak ważna zmiana, że potrzebuje dużo czasu. Wszystko, co wartościowe, albo też się w bólach rodzi, ale też na pewno potrzebuje dużo czasu. I trzeba tutaj mieć takiej pokory do tego, żeby po prostu tutaj szukać, ale mamy jakby tą naszą
na tym wielkim jeziorze czy oceanie tą łódkę już skierowaną w odpowiednią stronę. I to już jest sukces tego, bo jak pływamy, gdzieś tam odbijamy się od brzegu, od innych tutaj przeszkód po drodze i nie mamy tego kierunku, bo nie wiemy, w którą stronę w ogóle mamy płynąć, no to to jest taka pułapka dzisiejszych chyba czasów, przebodźcowanie, przeinformowanie wszystkich tak dookoła, mamy tego za dużo, no i gubimy te rzeczy, które są naprawdę najważniejsze i ten kierunek nam ucieka. Dla mnie jest to no, chyba najważniejsze, co może być, widzieć to światełko w tunelu, widzieć to takie rozjaśniające się światło, no bo z każdym dniem tej świadomości właśnie przybywa i to jest super, to jest taki fenomen tego naszego spotkania trzydniowego w Cieleśnicy z fortepianem. Z fortepianem. Dzięki wielkie, Pawle. Marcin? Dla mnie też to było takie w sumie odkrywcze i to, co ja zauważyłem, to na pewno, że praca to nie wszystko, nie można się jej tak bezgranicznie poświęcać. Są też inne aspekty naszego życia, które są równie ważne i trzeba utrzymać taki balans pomiędzy tymi wszystkimi aspektami, wartościami. I na pewno inaczej troszeczkę patrzę na swoją pracę, już mniej więcej wiem, co chciałbym i jak to usprawniać. Myślę, że też więcej czasu spędzam z moim dzieckiem mimo wszystko, więc to też taki właśnie aspekt, że gdzieś tam trochę rodzinnie się tam coś odblokowało, uruchomiło. No, myślę, że takie najważniejsze, tak właśnie zupełnie inne spojrzenie. Myślę, że to jest taki troszeczkę proces, który się rozpoczął i który się dzieje, więc to nie jest tak, że wychodzimy z pałacu z Cieleśnicy i już wszystko wiemy, tylko tak naprawdę to gdzieś w nas się dzieje, kiełkuje, pewne rzeczy zauważamy dopiero po czasie, analizujemy. Myślę, że tu bardziej w tę stronę to idzie. Dzięki wielkie, Marcin. No i Krzysztof, podsumowanie ojca prowadzącego, jak to było u ciebie i też wiesz, twoja perspektywa na uczestników. Czy ja myślę, że przede wszystkim miejsce, to co ja wynoszę z tego spotkania, bo ja też za każdym razem się uczę i za każdym razem odkrywam coś nowego, więc moje przekonanie jest mocne takie, że miejsce ma znaczenie, więc to jest jakby Cieleśnica mi to potwierdziła, utwierdziła, że trzeba jednak tych uczestników zabrać z miasta. To jest dla mnie takie, żeby ich zabrać z takiego, żeby odciąć ich od miasta po prostu, odciąć ich od takiego powiedzmy życia, że mogę podjechać do domu tam na chwilę i tak dalej w trakcie. Jednak jak jesteśmy odcięci przez 3 dni, robi to ogromne znaczenie. Więc to jest dla mnie... Dla mnie to jest mega wartość, którą wynoszę. Kameralność to jest kolejna rzecz, że gdzieś w mojej głowie takie były pomysły, żeby po prostu iść, że to ma, że więcej ludzi gdyby było i tak dalej. Natomiast co godzinę chyba ktoś, czy co 2 godziny ktoś potwierdzał, jak siedzieliśmy w tak skromnym właśnie, w tak kameralnym gronie, że jak fajnie, że tutaj nie ma ani jednej osoby więcej, bo pewnie jakby było jeszcze 2 więcej, to już w ogóle nie byłby ten klimat. I to mi też potwierdziło, często Paweł to powtarzał, Marcin to powtarzał, jak super, że w ogóle jest tylko tyle osób w takim kameralnym, więc to tak naprawdę spowodowało, że te odkrycia, czyli te przesunięcia, tak jak opowiadacie o tym teraz, czyli o tym uświadamianiu już tych rzeczy, które już teraz są, to one rzeczywiście przesunęły się dalej niż powiedzmy to odkrycie w standardowym gdzieś jakby miejscu w klasie szkolnej z tablicą czy gdzieś w jakimś po prostu innym, że to miejsce spowodowało, że jednak ta atmosfera spowodowała, że to jeszcze głębiej po prostu zaistniały. I to są moje takie jakby wrażenia, odczucia. Genialne jest to połączenie, że są aspekty biznesowe, tak jak
właśnie Maciej wprowadził, że oprócz tego dostaje się ten łyk kawy biznesowej, ten łyk takiego zastrzyku biznesu, gdzie każdy, kto prowadzi biznes, to myśli o tym też, więc też jest w tym zaspokojony, że dowiedziałem się czegoś nowego, co usprawni mój biznes, więc to też podniosło niesamowicie wartość. I jakby no, dla mnie, tak, ja tak patrzę całościowo, tak? Ja patrzę już tak bardziej na efekty i patrzę tak całościowo, natomiast dla mnie naprawdę no, jedno z lepszych odkryć, których już zrobiłem w swoim życiu bardzo wiele, jedno z lepszych odkryć, które się odbyło, tak? Czyli bo tak jak potwierdziliście tutaj, no to jest odkrycie, polega na tym, że coś odkrywamy i w efekcie naszego funkcjonowania w życiu to cały czas jakby pracuje, cały czas wpływa na życie, w jakiś sposób ulepsza, zauważamy. Mało powiedzieliśmy tutaj o relacjach, bo ja też często pracuję z ludźmi, którzy po osiągnięciu swojego biznesu, po osiągnięciu sukcesu w biznesie stracili relacje, to znaczy ta relacja z dziećmi jakby tak zniknęła, że ona się stała taka bardzo zimna, relacja z żoną, relacja z partnerem, po prostu one się stały zimne, te relacje. I wiele osób po odkryciu właśnie odkrywa na nowo jakby wejście w relacje osobiste, na nowo wchodzą w relacje osobiste, ale to wszystko zależy jakby od naszego życia, w jakim jesteśmy. Widocznie od konkretnych parametrów, nie? Parametrów. Widocznie w tej grupie, w której byliśmy, te relacje po prostu są dobre w życiu rodzinnym, więc one jakby pewnie mogły delikatnie się, w jakiś sposób mogliśmy delikatnie je ulepszyć, bo zobaczyć coś więcej, ale one generalnie były dobre. Natomiast ja często pracuję z ludźmi, którzy właśnie tej relacji nie mają, są odcięci, są samotni, wpadają w depresję, nie wiedzą, co w życiu robić, po prostu trzęsie ich już samo wstawanie rano i oni widzą wtedy gigantyczną zmianę w relacjach. Mhm. Tak, odnośnie relacji o nich wspomniał też Marcin, że mimo, że ma świetną relację z córką, to jednym z elementów tego owocu jest to, że jeszcze głębiej chce w to iść. Tak wypowiedź Marcina zrozumiałem. Słuchajcie, pora, myślę, się żegnać. Jeżeli obudziło się, drodzy widzowie, was jakieś takie pytanie, okej, to kiedy najbliższa edycja? Ja tu w międzyczasie podawałem adres strony odkrycieniekiedyśnica.pl. Tam informujemy na przełomie grudnia i stycznia, czyli w zasadzie dziś, jutro albo pojutrze, w chwili, gdy to nagrywamy, pojawią się cztery daty na 2023. Oczywiście, jeżeli się okaże, że będzie potrzeba zrobić więcej terminów i więcej grup, to na pewno z Krzysztofem staniemy na wysokości zadania, by temu sprostać. A tymczasem bardzo gorąco wam dziękujemy za obecność. Jeżeli to, o czym mówiliśmy, jakoś jest dla ciebie, drogi widzu lub droga widzko, wartościowe, to oczywiście nie wahaj się tym podzielić ze znajomymi, no to oczywiście nie subskrybować kanał. Widzę, że coś się krzaczy z zasięgiem, więc to jest tak. Najlepszy dowód na to, że musimy lądować. Tak, dzięki wielkie panowie, dobrego Sylwestra i dobrego skoku w nowy rok. Dzięki wielkie, cześć. Dziękuję. Do zobaczenia. Pewnie jeszcze nie na jednym.